dzisiejszym odcinku spróbujemy wytropić łosia. Dlaczego łosia? Dlatego, że jest to bardzo fajne zwierzę, stosunkowo niepłochliwe i można wbrew pozorom bardzo łatwo je wytropić. Jesteśmy dzisiaj niedaleko Warszawy, jakieś 30 km od centrum Warszawy, może 40. Oczywiście część z Was pewnie wie, że można spotkać łosia nawet bliżej centrum Warszawy, ale jesteśmy specjalnie w takim lesie, jak tutaj widzicie, Młodnik Sosnowy, ulubione miejsce łosi zimą, dlatego że w zimie łosie z bagien migrują, czy właściwie już jesienią, do takich lasów po to, żeby się w zimie żywić pędami tych drzew. Poszukamy takich miejsc, spróbujemy tego łosia wytropić, zobaczymy, czy nam się to uda. Nie wiem, czy to widać, ale udało nam się w śniegu, byłoby łatwiej, udało nam się znaleźć pierwsze ślady obecności na tym terenie łosia. Tutaj mamy wyraźny odcisk jego trapic. To nie jest dorosły, to jest najprawdopodobniej jakiś młody, może zeszłoroczny łoś. W porównaniu z moją dłonią jest mniej więcej tej samej wielkości. Mamy typowe, jeszcze świeże, pełno żywicy miejsce, w którym łoś obżerał końcówki. Wyraźnie widać zjedzone. Dzięki temu ta sosna będzie się bardziej położyć. W ogóle ta gałąź jest złamana, czego nie widać, dlatego że łoś przednimi łapami stara się obniżyć gałęzie, do których nie sięga. W związku z czym często w lesie widać połamane, szczególnie w młodnikach, tudzież podłamane lekko gałęzie. To właśnie w takich miejscach bytuje. Świetne środowisko bytowania łosia, takie zimowe. Dużo młodych drzew i pędów, dzięki którym łosie mogą spokojnie przeżyć nawet najcięższe zimy. Nieodzownym sposobem odnajdywania zwierząt jest odnajdywanie ich śladów. Nie tylko śladów w śniegu odciśniętych, czy śladów żerowania, ale również śladów bytności w postaci tak. Wszyscy się domyślacie, co to jest. Świeży. Myślę, że wczorajszy, może dzisiejsze odchody, co oznacza, że jesteśmy na dobrym tropie. Zwróćcie uwagę na kształt i wielkość. Przykład bytności łosia na tym obszarze. Łoś to nie tylko końcówki, tak jak tutaj. Czy tutaj łoś to również kora. Zimą widać tutaj ślady zdzierania zębami takich pasów kory. Łoś jest zwierzęciem, które nie przebywa w stadzie, to są pojedyncze osobniki, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to młody łoszak w towarzystwie swojej mamy, czyli klępy. Byki trzymają się osobno, rzadko kiedy zimą można spotkać więcej niż dwa.
poszukiwaniu łosia natknąłem się na piękne drzewo. Zobaczcie, jak wygląda. To drzewo już nie żyje, ale jest, jak widać, źródłem pokarmu dla wielu stworzeń, w tym dla dzięciołów. Problem polega na tym, że nasi leśnicy takie drzewa przeznaczają do wycięcia, a tym samym odbierają miejsce żerowania wielu ciekawym stworzeniom. Szkoda. Nadal nie udało się trafić na łosia, ale po drodze znalazłem miejsce, w którym spała sarna. Zobaczcie, widać wyściełane, rozrzucone liście, odcisk ciała tej sarny. Tutaj nawet jest odcisk racicy, jeżeli się dobrze. Kolejny przykład, dlaczego nie powinno się za często wycinać drzew w lesie. Zobaczcie, ile dziupli znajduje się tylko na tym jednym drzewie. Spróbujmy to policzyć. A tutaj mamy przykład konsumpcji. Jakiś drapieżnik, być może drapieżny ptak, złapał innego ptaka i w tym miejscu postanowił pozbyć się piór, które są niejadalne. No cóż, tak jak widzieliście, dzisiaj nie udało nam się znaleźć łosia. Mamy naszego łosia. Się wreszcie wytropić łosia, co prawda musiał spaść śnieg, wtedy jest znacznie łatwiej. Tego konkretnego już nie będziemy dalej tropić, żeby go nie niepokoić. Pójdziemy spokojnie dalej w las, zobaczymy, może uda się znaleźć inne.